Wystarczy rzucić kostką i już można poczuć się jak neolityczny górnik. Pozwala na to gra planszowa, inspirowana krzemionkowskimi kopalniami. Gra polega na tym, żeby chodzić po planszy, zdobywać narzędzia. Narzędzia pozwalają nam na kopanie w coraz głębszych kopalniach, które są lepiej punktowane, które mają większe krzemienie. Mamy właśnie trzy rodzaje krzemienia, czyli małe, średnie, duże. Oprócz tego w kopalniach są jeszcze wapienie. Zdobycie wapieni pozwala losować różne akcje. Przez nie graczowi może zawalić się kopalnia, ale też może trafić na wizerunek Wielkiej Matki, który da mu różne bonusy. Na mapie jest jeszcze dużo pól dodatkowych, czyli mamy zwierzęta, rośliny, są jeszcze pola narzędzi. Narzędzia oczywiście odpowiadają narzędziom, które służyły górnikom do wydobywania krzemienia, czyli na przykład kilofy, kliny, łuczywa. Że wszystko jest tutaj bardzo zgodne historycznie. Pomysł na stworzenie takiej gry pojawił się kilka lat temu. Z inicjatywą wyszli studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie 12 krzemionkowskich spotkań z epoką kamienia trudność planszówki sprawdzili goście Ostrowieckiego Muzeum. Wówczas był bardzo ciekawy jako pomysł i pierwszy jakiś projekt związany z próbą gry w taką dosyć skomplikowane połączenie gry karcianej z trochę elementami zręcznościowymi i losowymi, a w tej chwili wydaje się być już całkowicie dojrzały, z nowym designem, z nowym pomysłem właśnie na grafikę. Prace nad grą zbliżają się do końca. Niewykluczone, że już w przyszłym roku planszówka poszerzy ofertę Muzeum Historyczno-Archeologicznego dla zwiedzających.